My father was born in Rygrud. He's the last survivor. My father is the last Jewish born in Rygrud. Chaim Finkelstein. Urodził się pan w Rygrodzie? W 1922 roku. Pamięta pan drewnianą synagogę nad jeziorkiem? Pamiętam synagoga, pamiętam szkoła, pamiętam ulicy, pamiętam, pamiętam. Jak się nazywali pana rodzice? Mama Gutka Dolowicz i tata, papa Nachman Finkelstein. I gdzie mieszkaliście? Ulica Pacan, numeru 6 numer. Pierwszy maj teraz. A kiedy wyjechaliście z Rygrodu? 1936 roku. Mój papa Schindel, Klaus Schindel. He was, you know, in the top of the building, the roof. At the roof, he was building the roof. Dekasz? Bekasz, ja powiem, Bekasz. Bekasz. Dekasz. Bekasz, tak. Schindler, Jidisz Schindler. Schindler, Kierken, Bekasz. No i jak wam się wiodło w Rygrodzie wtedy? Dla mnie tak. Ale dlaczego wyjechaliście? Dlaczego rodzice zdecydowali się na wyjazd? Niedobra atmosfera była? Nie. Mój big papa, bo mój dziadek. Dziadek, tak. He moved to Israel first. First. Uh-huh. And after him, all the family joined. But why they did make decision to leave Rygrud? Rygrud is a paradise, you know what it means? I know. When one of them went to Israel, so all the family joined together. W jakiej szkole się pan uczył? Powszechna szkoła? Powszechna, tak. W szkole powszechnej? Tak. Czyli uczył się pan z Polakami? Tak. Miał pan przyjaciół Polaków? Kolegów? Miałem. All the family emigrated to Israel, all the family. One aunt of me believed, she stayed here in Rygrod, and then they passed over the Germans. So you were lucky? I am lucky, yes. But the others are not. It's very nice you come here. I tell my heart, mm-hmm. I said I have to see the place again. Mm-hmm. I'm from Palestine. Województwo białostockie. W czasie Holokaustu zginęły całe rodziny i nie ma pamięci przekazywanej z pokolenia w pokolenie, a niemieccy okupanci zniszczyli nawet materialne miejsca pamięci. I dlatego tutaj jesteśmy w tym momencie zgromadzeni przy pomniku, który, jak mi powiedział przed chwilą nasz fundator tego miejsca, osoba, która najbardziej była zaangażowana i zdeterminowana do tego, żeby tutaj to miejsce upamiętnić, pan Avi Cur, powiedział mi, że to jest właśnie jego zemsta na Niemcach, że ten pomnik tutaj stanął i on jest bardzo szczególny, bo ten kamień pochodzi z Jerozolimy. Zupełnie niedawno braliśmy udział w tego typu uroczystości w Serocku. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Ta dzisiejsza jest dosyć niezwykła, bo tak, po pierwsze jesteśmy, jak wiemy, na cmentarzu. Istnieje w tradycji żydowskiej zwyczaj, że zmarłym kładzie się ziemię z państwa Izrael, ziemię z Izraela. Pomnik mamy zrobiony z jerozolimskiej skały. I co ciekawe i dosyć niezwykłe, fundator, który nazywa się Cur, nazywa się właśnie Skała. Znaczy mamy tutaj połączone, mamy tutaj taki splot różnych niezwykłych rzeczy. Takich miejsc jak to jest wiele. Są one mniej lub bardziej zapomniane, staramy się w tej chwili z tego zapomnienia wydobyć. Ponieważ stanowią one, tak jak było już powiedziane wcześniej, nieliczne, jedyne ślady
obecności społeczności żydowskiej na tych terenach i również w innych miejscach. Bo Żydów, którzy przychodzili kiedyś na ten cmentarz, poza, jak tu przed chwilą usłyszałem, ostatnimi Mohikanami, zwyczajnie już nie ma. I dlatego ja bym chciał prosić, korzystając z tej okazji, że być może moje słowa w jakiś sposób zostaną upublicznione. Chciałbym skorzystać z tej okazji i poprosić. Uszanujcie Państwo to miejsce. Przyjdźcie na nie, jeżeli czas i ochota Wam pozwoli. Zapalcie świeczkę. Pamiętajcie. I nic więcej. To jest to, czego chcemy. Proszę Was i dziękuję Was za to, że to zrobicie. Dziękujemy bardzo. Nie trzeba nas specjalnie prosić, żeby ten teren chronić. Ten teren ma już odpowiedni status ochronny, o co miałem szczęście zadbać. Jest wyłączony z normalnego użytkowania i mimo, że formalnie jest własnością Lasów Państwowych, to w naszej świadomości należy do tych, którzy tu spoczywają. Oni tu byli obecni przez wieki i byli częścią naszego narodu. I would like to thank all the people who are attending here. Chciałbym podziękować wszystkim Państwu, którzy tutaj przyszliście. I'll go by order. Mr. Janusz Sobolowski, who were able to carry my nudging through the process of helping and getting information about the city and the history. Przede wszystkim pan Janusz Sobolewski, który pomógł nam wszystkim zgromadzić informacje historyczne dotyczące miasta. Was very instrumental in giving us the perspective of the history facts and the facts about the city as part of the main events that went through here. Który też pomógł nam poukładać w pewną perspektywę różne ważne wydarzenia, które wydarzyły się tutaj, a dotyczyły tego miasta i okolicy. When we came into the city, I was amazed to see him talking about this was my school, this here lived my grandparents, and he was running around like he was again a kid, telling us stories about jumping into the lake, swimming and crossing, and it gave us the feeling that here was alive and still is alive, and life is going on in spite of all the historical events. Kiedy wczoraj spacerowaliśmy po mieście, pan Chaim opowiadał nam, że tu była jego szkoła, tutaj kąpali się w jeziorze, tutaj działo się to czy tamto. Te wszystkie wspomnienia z młodości powodowały, że też czuliśmy się bardzo tym. Była to dla nas taka dawka energii, która przypomina nam, że życie toczy się nadal i wymaga od nas takich samych poświęceń każdego dnia. We are all victims of historical consequences, knowingly or unknowingly. Wszyscy jesteśmy ofiarami historycznych konsekwencji, czy tego chcemy, czy nie. So as a proud Israeli, I can tell you that always through my life, the missing link was the connection to my grandparents, because we never had knowingly that link connected. Dla mnie jako dumnego Izraelczyka brakowało zawsze tego połączenia pokoleniowego z generacją dziadków. As a matter of fact, in my class in elementary school, we never had, most of us, like 90% of the class, didn't have grandparents. We didn't know what the notion grandparents was. W mojej szkole podstawowej, w mojej klasie, 90% dzieci nie miała dziadków. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, co to znaczy mieć dziadków. So my first visit in Rygrod gave me the first link to grandparents. And walking around the city and talking about grandmother and grandfather was a strange notion for me, but this is the motive for closing the gap and the chain missing between the previous generation. I dla mnie osobiście przyjazd tutaj do Rajgrodu, chodzenie po mieście i wdychanie atmosfery tutejszej jest takim połączeniem się z tym pokoleniem moich dziadków, którzy tutaj chodzili pod tym samym niebem i wśród tych samych pól. So in the mood of closing gaps, my name is Tzur,
but my name in Poland, in Polish was Kamieniarz. I jeszcze mówiąc, wracając do tego wszystkiego łączenia i zamykania pewnych kręgów, to owszem, moje nazwisko po hebrajsku jest Cór, co znaczy kamień, ale po polsku to było nazwisko Kamieniarz. And on the other side in Rygród, my grandmother had a slightly more refined name based on stone as well. It was Stensapir. A jeszcze w dodatku moja babcia pochodziła z jej panieńskie nazwisko brzmiało Steinsapir, czyli kamień szlachetny. Czy tu panaylaj, awicu panaylaj, szahal im gachron anisharim ledej rajgrot, muchan lazorlo bitypul lakim. במקום הציבה לזכר הנספים בשואה. עניתי לו כמובן, וכן, כאחד אני מאותם שנשארו היחידים הבודדים מכל הקהילה שהייתה פה. פן חיים מובי ש... Swego czasu pan Avi Cór, którego znał wcześniej, zwrócił się do niego z takim pomysłem, że trzeba postawić kamień upamiętniający, czyli macewę, na cmentarzu w Rajgrodzie. Zdziwiłem się, ale byłem bardzo zadowolony z tego pomysłu. I cieszę się, że udało się po wielu latach w sumie do tego doprowadzić. Ale i mam nadzieję, że tak kiedy ten tutaj wiatr nad nami wieje, to też przywołuje wspomnienia wszystkich tych pokoleń, które są tutaj pochowane i którzy zginęli także w czasie wojny. Ani nizkar bedvarim shamar le ben dot sheli la ima shelo sheita tamid nizkeret omer ha'ir shelanu. העיר שלנו, והוא מתפלא כמו אומר, מה זה העיר שלנו, המקום שלנו. לאחר שפעם ביקר פה, ראה שבאמת היה מקום מיוחד במינו למי שגר במקום. I tak jak pamiętam, jak moi wujkowie, mój ojciec zawsze mówili nasze miasto z taką dumą i było to szczególne miejsce dla wszystkich, którzy tutaj mieszkali. ואני מודה כרגע לכל אלה שהשתתפו במעשה הזה כדי להקים את המציבה ואומר להם תודה רבה. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, do powstania tego pomnika. יתגדל ויתקדש מי רבה. ברמה דברי חירותי וימי חירותי וחייכון ובימיכון ובחיי בכל בית ישראל. בעגלה וזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה ברך לעולם ולעולמי הלוויה. יתברך וישתבר ויתפאר ויתרומם ויתנשא. יתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשיו בריחו. לעילה מכל ברכתה ושרתה. תשבחתה ונחמתה דברם בעלמה ואמרו אמן. יהי שלום אמין שמיה וחיים עלינו הכל ישראל ואמרו אמן. עושה השלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. אמן. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, אמצי מנוחה נכונה תחת כתפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר מזהירים את נשמות כל אלה שנרצחו ונפלו על קידוש השם. בעבור שכל ישראל נותנים צדקה ותזכרת נשמתם, ועד עדן תהיה מלכתם. יזכור החיים את נשמותיהם, אדוני נחלתו, ינוחו בשלום משכבם, ונאמר אמן. אמן.